Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w krótkim, magicznym filmiku. Kolejna dawka informacji na magiczne tematy przed nami. Tym razem zajmiemy się żywiołami i ustawieniem ołtarza. Oczywiście o żywiołach można by było długo mówić, więc to nie będzie wyczerpujące, ale bardzo często padają od Was pytania, jak mam zorganizować swój ołtarz, jak ma to wszystko wyglądać, w którym miejscu co ma się znajdować, a czemu trójkąciki, a czemu różne rzeczy. Także słuchajcie, ja tutaj Wam wypisałam takie podstawowe sprawy dotyczące czterech żywiołów, czyli ognia, wody, powietrza i ziemi. Dlatego, że ustawiając ołtarz, który macie tutaj narysowany krótko, jest to po prostu tak jak mapa, tak? Wybieramy kawałek swojego miejsca i kierunkujemy zgodnie z kierunkami geograficznymi, czyli północ na górze jak mapa, południe na dole, wschód po prawej, zachód po lewej. I tutaj jak już mamy określone kierunki naszego ołtarza, dlatego ja zawsze mówię, że przede wszystkim dobra wiedźma to powinna mieć szpilkę i kompas, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to wtedy możemy już sobie ładnie to wszystko poustawiać. I teraz jest tak, oczywiście ja jestem gadżeciara, ja uwielbiam, jak się na ołtarzu dużo dzieje, tu świeczka, tam kamuszki, tutaj jakieś inne rzeczy, tutaj wizerunek bogini, tam jakiś kielich, który jest odzdobnym kielichem. Natomiast jeżeli na przykład wyjeżdżamy gdzieś, czy mamy jakiś taki ołtarz podróżny, spójrzcie sobie nawet na YouTubie, ołtarz podróżny wpisując, tak, czyli Travel Altar po angielsku, bo w Polsce jest bardzo mało takich wikańskich, bym powiedziała, i pogańskich filmików, to zobaczycie, jakimi fajnymi, sprytnymi, małymi puszeczkami, pudełeczkami ludzie sobie radzą i co, jak można ten ołtarz ułożyć. Oczywiście, jeżeli mamy ołtarz, mamy centrum, w tym centrum najczęściej, próbuję statywu nie zrzucić, powinien znajdować się znak ochronny. U mnie to jest bardzo często po prostu pentagram. Nie musimy stawiać kielicha, soli, nie wiem, jakiś piór, kadzideł, tylko możemy posiłkować się alchemicznymi symbolami poszczególnych żywiołów. Ale odpowiednio ogień, który jest trójkątem do góry, woda, która jest trójkątem na dół, jak mi się to kojarzy, to przypomina kształt ogniska, łatwo to zapamiętać. Woda przypomina kształt kielicha, prawda, też łatwo zapamiętać. Powietrze, tak jak na przykład as mieczy i miecze w tarocie, mają tutaj klingę i czubkiem do góry, też mi się tak skojarzyło. No i zostaje już ziemia, którą trudno pomylić, jak się te trzy kojarzy. Czyli te alchemiczne symbole mogą być ułożone zgodnie z kierunkami przyporządkowanymi tym żywiołom, czyli dla ognia jest to południe, dla wody jest to zachód, dla powietrza jest to wschód, a dla ziemi jest to północ. I to takie pierwsze ustawienie. Oczywiście oprócz symboli alchemicznych możemy pobawić się ze swoim dużym ołtarzem albo, nie wiem, małymi artefaktami do swojego podróżnego ołtarzyka, gdzie ogniowi odpowiada zawsze świeca, płomień, ogień, wodzie odpowiada miseczka z wodą, kielich z wodą. Powietrzu odpowiadają kadzidła, pióra, to można użyć jednego albo drugiego. Ziemi odpowiadają kamienie bądź sól, no ale to już do tego potrzeba misek i większej ilości przedmiotów. I to mamy, powiedzmy, tą podstawową wersję ołtarza ustawioną, gdzie jeszcze umieszczamy po prawej stronie symbol, to znaczy boginie, symbol bogini, a po lewej często symbol Boga. I na przykład dla bogini, oprócz jej wizerunku, figurki, czegoś, co zrobiliśmy sami, może być kolor srebrny, srebro albo biel, jeżeli chodzi o świece, a dla Boga czarny. Tak, i mamy połączenie żeńskiego, męskiego, feminy, maskulinum, i cały ten dualizm jest tutaj ogarnięty. Natomiast jak już mamy ustawiony ołtarz, są różne przywołania żywiołów. Możemy przywoływać żywioły same w sobie. Możemy przywoływać władców żywiołów, ale możemy też przywoływać jak gdyby energię żywiołów pokazane w konkretnych
duchach, duszkach. I kolejnym takim ważnym przyporządkowaniem, jeżeli chodzi o wezwanie, jak już mamy ten ołtarz ustawiony, jest to, że dla ognia są to salamandry. Bardzo ładna polska nazwa, płomieniaki, uwielbiam tę nazwę. Dla wody mamy rusałki i syreny. To jest jedno i to samo, tylko po prostu nazwa. Dla powietrza są to dżiny, a dla ziemi są to gnomy. Także ja zawsze powtarzam, że jeżeli jesteśmy na początku swojej drogi magicznej, z władcami żywiołów nie musimy od razu zaczynać od głów koronowanych, że tak powiem. Możemy przyzywać, no to ciężko nazwać służących, ale jak gdyby tak, to jest tak jak jest Pan Bóg i Duch Święty, tak? Tą moc danego żywiołu, właśnie scharakteryzowaną w płomieniakach, rusałkach, dżinach i gnomach. Natomiast jeżeli nasze działania są już działaniami takimi zaawansowanymi, to wtedy władców żywiołów czterech świata stron spokojnie przywoływać możemy. To taka, bym powiedziała, pierwsza sprawa. Ja mam nadzieję, że ten krótki, wyjaśniający filmik, ja będę się starała ich robić naprawdę dużo, tak żeby każdy adept magii gdzieś tam miał tą wiedzę taką zwartą, gotową do wykorzystania, żebyście po prostu nie popełniali błędów. Ja bym w ogóle proponowała, żebyście również, czy pod jakimiś zdjęciami, nie może na Instagramie, to może niekoniecznie, bo jeszcze nie dotarłam do tych wiadomości na Instagramie, ale chociażby na maila tego ezotarot@gmail.com wysyłali mi propozycje, o czym chcielibyście usłyszeć właśnie w takiej krótkiej formie, tak? Bo wiadomo, że pogadanki czy coś ja też robię na kanale, ale no to są już takie formy, do których się przygotowuję. Ale jeżeli macie jakieś wątpliwości typu jak ustawić ołtarz, dlaczego zielone, a nie czerwone, to właśnie w takich krótkich filmikach będę się starała to robić. Z tych krótkich filmików macie już mnóstwo. O paleniu świec, o świecach intencyjnych, jakie świece dobrać, o paleniu szałwii, o paleniu Paolo Santo. Staram się to robić, także dawajcie znaki, co Wam się tam będzie podobało i ja będę działać. A na dzisiaj ustawienie ołtarza i konkretne przyporządkowania. Pamiętajcie, że te alchemiczne znaki można wykorzystać zamiast artefaktów. Wzywamy płomieniaki, rusałki, dżiny i gnomy. Mamy kolory czerwony, niebieski, żółty i brązowy, jeżeli chodzi o nawet narysowanie sobie i zalaminowanie tych znaków do ołtarza podróżnego. Tak też można zrobić, bardzo sprytna sprawa. Mamy kierunki południe, zachód, wschód, północ. Tak jak idzie mapa, tu już geografia po prostu jest potrzebna. No i oczywiście artefakty, jeżeli mamy duży ołtarz, świeca, kielich, kadzidło, pióro, kamień i sól. Tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że jest wyraźnie. Mam nadzieję, że... Poczekajcie, bo mi się tu włączyło. Mam nadzieję, że jest to wyraźne, że jest to jasne. Możecie propagować, łapkować, lajkować. Także do zobaczenia w innych krótkich magicznych filmikach. Buziaki dla Was, moi kochani, i do zobaczenia.